Byli dwaj bracia, Ernie i Bernie. Ernie zazwyczaj gustował w czerni. Nosił długie włosy, palił papierosy. Wyrywał laski za pomocą kosy. Zbierał czaszki i trzymał je na szafie. Kochał Morbid Angel i pornografię. Nad pentagramem odprawiał czary mary. Cmentarz był miejscem, gdzie spędzał wagary. Swojego brata proboszczem chciał zostać, tak jak tata. Pił dużo mleka, nie jadał chust z nosa. Nie dał się namówić na papierosa. Gardził kobietami i alkoholem. Wzorowy uczeń, najlepszy w szkole. Nikomu by nie zeszył drugiego śniadania. Bernie, wzór do naśladowania. Bernie! Ernie i Bernie, dwie różne jazdy. Bernie należał do kościelnej oazy. Ernie też należał, ale do innego klubu. Gorące BM-ki odpalał bez trudu. Minęło parę lat, rodzeństwo dorosło. Nastał czas oddać swe życiowe rzemiosło. Ernie całe życie gustował w czerni. Niebieski jak niebo, był zawsze Bernie. Ernie! Księdzem został Ernie, policjantem Bernie. Ernie bez łapówki nie udzielił ślubu. Bernie choć był dobry, został wrogiem ludu. Przed Ernie klękały miliony wyznawców. Bernie zginął z rąk cichoprawców. Morał jest jeden, niepodważalny. Lud ślepo kocha kolor czarny. Ernie! Szczęść Boże. Krzysztofa do ojca prowadzącego. Pójdźcie w dupę. O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nami w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.